zacząć od tego, że wchodzimy na stronę cw.pl. Jesteśmy na stronie CW Fotoksiążka. Mamy do wyboru przeróżne opcje: CW Fotoksiążka, fotokalendarze, zdjęcia, fotoplakaty, fotokartki, fotoprezenty, promocje, w zależności od co potrzebujemy. W moim przypadku będzie to CW Fotoksiążka. I mamy tutaj formaty, okładki, projektowanie itd., itd. Ja wchodzę w formaty, wybieram format A4. Jesteśmy teraz na stronie głównej od 49,99 i macie tutaj stwórz w programie, czyli musicie pobrać ten program lub projektuj online. I ja dzisiaj wybiorę właśnie projektowanie online. Wybieramy format. Ja wybieram właśnie A4. Teraz okładkę. Okładkę twardą. Rodzaj papieru: cyfrowy, matowy. I rozpoczynamy. Mam 26 stron do wyboru i zaczynamy. Macie tutaj takiego samouczka, który Was przeprowadzi przez wszystko. Projektująca książka potrzebuje naturalnie zdjęć. Przyciskiem wybierz zdjęcia możesz wyszukać zdjęcia na swoim urządzeniu. Wybrane zdjęcia zostaną wyświetlone w tym obszarze i będą mogły być użyte w CW Fotoksiążce. Przeciągnij myszką zdjęcia na poszczególne strony, aby rozdzielić je w fotoksiążce. Bardzo dziękujemy. Ok, na samej górze macie zdjęcia. Wybierz zdjęcia z komputera. I ja mam tutaj po prostu, muszę sobie zmienić tylko układ. No i tutaj już, słuchajcie, wybieracie zdjęcia na dobrą sprawę takie, jakie zdarzenie chcecie przedstawić. Czy mają być to wakacje wspólne, rodzinne. Ja wybrałam swój ślub, dlatego że my do tej pory nie mamy naszego albumu ślubnego, a CW Fotoksiążka będzie idealnym prezentem właśnie dla mojego męża na święta lub na Mikołajka. Zobaczę, czy wytrzymam do świąt, czy już na 6 grudnia podaruję mu właśnie ten prezent. Tutaj wczytują mi się wszystkie zdjęcia. Ja sobie je teraz powybieram, to trochę na pewno potrwa i połączę się z Wami. Przypominam, że mam 26 zdjęć. Ok, ja już wybrałam, słuchajcie, zdjęcia, nie wiem ile nawet właściwie. Wybieracie swoje zdjęcia. Ja tutaj jeszcze przejrzę, co mam. Ok. Zaznaczacie, następnie klikamy otwórz. Zdjęcia się wgrywają. O, 11. Ale troszkę za dużo. Dobra, nieważne. I mamy tutaj okładkę. Okładkę sobie może, wiecie co, nie wiem, co tu wybrać na okładkę.
możecie tutaj wchodząc w tła, kategoria, w moim przypadku będzie to ślub. Szukamy, może być też miłość w sumie do ślubu. A szukamy, czy jest coś a propos srebrne i złote wesele. Co tu jeszcze mamy? Ślub. Po prostu. I macie tutaj jakieś różne jeszcze takie fajne, tematyczne tła. Zaraz sobie coś wybierzemy. Może. To mi się podoba. Gdzie mam je tutaj zarzucić? No dobrze, no to tu. O. Tutaj zrobiłam przepiękne tło i teraz wchodzimy z powrotem w zdjęcie. Wiecie co, wymyśliłam sobie teraz, że to tło będę dodawała pod każde jedno zdjęcie. To będzie taki motyw przepiękny. Tutaj mamy piwonię na błękitnym. Także to będzie tło pod moim każdym zdjęciem. Muszę dać na każdą stronę z osobna. Czekajcie, bo nie widzę co. Dobra. I to tyle. I wrócę jeszcze do okładki. No. Tył i przód, tu będzie tekst. Tutaj nie można nic dodać, tak? Dobra, wracamy do zdjęć. Teraz przy projektowaniu pierwszej strony i pomyślałam, że mogłabym dodać tutaj jakąś ramkę. Naciskam zdjęcie, wchodzę w maski i ramki. Wybieram tutaj ramki. No i tutaj, słuchajcie, zobaczcie, macie przeróżne rameczki. No i coś tutaj próbuję wybrać pasą. No to nie. Teraz zobaczymy, już chyba będą coraz to mniej dla mnie ciekawe. Okej, wrócę sobie tutaj. To jest fajne, ale szkoda, że w kółku. Mi to przesunąć. Albo że w takim serduszku, albo w takim serduszku, albo jeszcze podobała mi się ramka. Taka. No nie wiem, zaraz coś wybiorę. Ostatni rzut na to. A jeszcze tu jest coś takiego. Nie, to nie, to za. Chyba zostaniemy przy tym. Okej, tutaj później, słuchajcie, dodam jeszcze tekst, bo muszę coś jeszcze sobie pomyśleć. To zaraz wam pokażę. Okej, wracam, słuchajcie, do tekstu. Jeżeli chodzi o tekst, to piszę po prostu tak datę ślubu. Ślub Karoliny i Adriana. Ślub Karoliny i Adriana. Macie jakieś ładne czcionki.
kolor tekstu oczywiście musi być też jakiś taki ładniejszy. Co to jest? Format i styl. Dobra. Czyli weszłam tutaj w ustawienia i wybrałam styl, font, format, kolor. Kolor tła nie wybieram. Dobra. I robimy teraz, słuchajcie, podgląd całości. Uwaga, zaczynamy. Aha, już widzę, że jest źle napisane. Mam jeszcze kilka rzeczy do poprawki. Aha, 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 aha. Gdzie to było? A tu. O, okej, dobra. Dobra, to ja zabieram się za poprawki i do Was jeszcze zaraz wrócę. Chciałabym Wam pokazać teraz, jak wyśrodkowywać zdjęcie. Kiedy najedziecie tutaj na tą pomarańczową rameczkę, macie taki krzyżyk. Poruszacie nim i kiedy pojawia Wam się ta linia, znaczy, że jest to po środku tej strony, bok troszeczkę jak przeruszycie, to macie, że jest po środku tej strony. Też przy okazji widzę, że jak gdyby te zdjęcie nie jest równo, dlatego o, pojawiła mi się linia, żeby wszystko było wtedy jeszcze symetrycznie. No i oprócz tego ja muszę to troszeczkę do równych pasować, ale tutaj robić szerzej. No, na przykład tak, zaraz zobaczę, czy tak może być. Dobra, chyba może. Muszę to troszeczkę w tą stronę przydać. Ok, no i w ten sposób macie dobrze wyśrodkowane zdjęcie. Ja lecę dalej i poprawiam. To było też, wtedy też było właśnie źle. Słuchajcie, fotoksiążka daje Wam mnóstwo możliwości. Właśnie jeszcze odkryłam, że można dodawać bardzo fajne jakieś naklejki tematyczne. Tutaj na górze, gdzie macie, tutaj macie zdjęcia, na dole macie clip arty i wchodzicie sobie w te właśnie clip arty, wybieracie dowolną kategorię, zima, podróż, ramki. Ja na samym końcu wybrałam ślub. No i zobaczcie, i macie tutaj do wyboru mnóstwo naklejek. Pokażę Wam tutaj jedną, zainstalowałam Wedding Time i zamierzam bawić się teraz więcej, czyli będę przeglądała sobie po kolei naklejki. Są również puste, gdzie możecie same wybrać jakikolwiek napis, jakieś gołąbki itd., itd. Także ja się chwilę teraz tym pobawię. Zaraz coś dobiorę sobie tutaj, na przykład właśnie tutaj jakieś dałabym gołąbeczki, które na przykład te, i naniesiemy je sobie tu na przykład. Nie, nie może być po środku stron. A nie, są. Dobra, okej, okej, sorry.
i wejdźmy w tą stronę, zobaczmy jak to wygląda. Możecie to sobie powiększyć. Możecie dać to sobie tutaj na przykład, zobaczmy jakby to tu wyglądało. Ok, może tak zostanie, a tu damy sobie takie dzwoneczki. Wszystko jest już tak, jak być powinno, posprawdzane. Tekst dodałam tylko jeden. Naciskam tutaj, widać to. Do koszyka dodajemy. Ok, możemy teraz, bo teraz można jeszcze raz przejrzeć. Przeglądamy sobie wszyściutko. Zakończone i tutaj na koniec też możecie dać zdjęcie. Ja nie chciałam przejść do koszyka. Tutaj macie również wysyłkę już wykliczoną. Musicie, no i tutaj już jak gdyby standardowo robicie wszystko dalej, wybieracie poczta albo kurier 15 zł. Tutaj macie, możecie odebrać w sklepie. Tutaj jeżeli macie jakiś kod rabatowy, no i dalej macie kroki takie jak logowanie, wybieranie swojego adresu i tak dalej, i tak dalej. My spotkamy się już kiedy produkt do mnie przyjdzie. Zobaczę, powiem Wam po ilu to dokładnie dniach. Mamy to, przyszła książka, przyszła bardzo szybko, słuchajcie, w ogóle, ja ją zamawiałam też przed weekendem, no to tutaj doszedł weekend, który gdyby się nie wlicza, ale dwa dni robocze i była paczuszka u mnie, także otwieramy. Tadadam, już nie mogę się doczekać, słuchajcie, jak będzie wyglądała. Wyjątkowym prezencie. Ten format tak otwieranej książki też jest bardzo, bardzo fajny, też idealny, uważam, słuchajcie, pomysł na prezent. Fotoksiążki, cewy fotoksiążki, czy to wydrukowane zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. I uwaga, 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 uwaga. Album mamy zapakowany, dodatkowo jeszcze folię. Tak jak wybierałam. O, coś jeszcze, słuchajcie, wypadło. Certyfikat jakości. Najpierw sobie, słuchajcie, obejrzymy. Zobaczmy, jak to wszystko wyszło. Bardzo fajny, słuchajcie, gruby w ogóle papier. Przepięknie ten motyw tej piwoli sobie wybrałam. Bardzo ładne kolory, żywe. O, zdjęcie na dwie strony. Piękne. No, super mi się podobają. O, to też ekstra, zobaczcie. Super, jaki zacierz.
te ozdobniki super dodają klimatu tym albumom, prawda? I na koniec przepiękny, uwielbiam w ogóle te zdjęcia z nadmorza. Just Married. Tutaj mamy ostatnie takie zabezpieczenie. Piękny zapach. No słuchajcie, no prześlicznie wygląda książka. Piękna okładka, cudowna pamiątka. Uważam, że nie zastąpię zresztą, jak pięknie wygląda ten motyw tej tutaj piwoni. Cudowny, cudowny motyw. Taki sobie wybrałam cały przewodni motyw. On jest w całym albumie. Tutaj gdzie nigdzie widać, on jest wszędzie, pod każdym zdjęciem, bo ja go wszędzie nakładałam. Tyle, że na tych stronach był on bardziej, ten kwiat wychodził stąd, tak jak zresztą jest tu, widzicie, ten kwiat wychodzi i tutaj jest tak jaśnie, dlatego na tych drugich stronach widać go po prostu mniej. Bardzo dobre, słuchajcie, wykonanie, tak jak mówiłam, okładka, naprawdę bardzo super, uważam, prezent w ogóle na święta, takie fotoksiążki, stworzenie jej cewy fotoksiążka, to jest pomysł idealny na prezent, świetne hasło przewodnie, mój cewy fotokalendarz, no i dostajecie oczywiście certyfikat jakości. Kupując produkty Cewy, pomagasz razem z nami. Także ja prezent dla swojego męża już mam, prezent niespodzianka, przez tyle lat nie dorobiliśmy się jeszcze własnego albumu ślubnego. Teraz przyszedł na to czas. Myślę, że cena też spoko. Także ja bardzo serdecznie polecam Cewy fotoksiążkę, czy to drukowanie samych zdjęć, czy wszelkie inne rodzaje. W moim przypadku padł wybór właśnie na Cewy fotoksiążkę. Słuchajcie, chciałabym Wam tylko podpowiedzieć, że taka fotoksiążka stworzona z przeróżnych wspomnień rodzinnych może być również idealnym prezentem na wesele. I ja właśnie taką Cewy fotoksiążkę projektowałam dla swoich rodziców w ramach podziękowań. Także to też fajny pomysł na tego typu prezent, żeby właśnie zebrać wszystkie Wasze wspomnienia ze wspólnego dzieciństwa i przekazać je rodzicom właśnie w formie takiej fotoksiążki. Dajcie znać, czy już kiedyś projektowałyście, czy już robiłyście, czy korzystałyście z takich usług. Podzielcie się właśnie swoimi wrażeniami. To tyle, dziękuję i pozdrawiam.